teraz o jakichś śmiesznych sytuacjach takich, które ci się zdarzyły, które pamiętasz z tych twoich plenerów, z różnych wyjazdów takich artystycznych, z wystaw. Może przytoczyć jakąś anegdotkę, która akurat teraz ci wpada na myśl, wiesz. Coś takiego śmiesznego, coś co właśnie nie da się zapomnieć, ale jest tak przyjemne, co nie? Tak, czad, właśnie rozmawialiśmy już o tym, żeby była anegdotka, musi być jakiś temacik, który mógłbyś przytoczyć albo do czegoś, żeby nawiązać. No, powiem ci, miliard jest takich rzeczy. Ale takie najbardziej, które ci się utkwiły w głowie. Boże, jak zacznę myśleć, to nie skończę do jutra. Nie, no czekaj, może chwilę. Mamy czas. Nie wiem, cały czas mi chodzi po głowie, a to nie jest żadna anegdotka, ale mogę o tym powiedzieć. No dajesz! Dobra, no. Że ten krokodyl, bo jak on tu tak sobie siedzi, no to, to on cały czas pachnie, mimo że tego nie widać w kamerze. Pachnie? Tak mu z buzi pachnie. No takimi miętusami. A gdzie miętusami? Takimi miętusami malinowymi. A, takimi to... wiesz, proszkowanymi, nie? Nie, wiesz, pięknie pachnie, ale powiem skąd go mam. Mam go stąd, że przed moją obroną byłam z dziadkiem w sklepie chińskim i... Za piędziko wszystko. Nie, bardzo go ujrzałam. Nie, bardzo... Spojrzenie nie. się złączyły między wami. Nie, źle powiedziałam. Zobaczyłam go, po prostu ujrzałam go i po prostu poczułam coś takiego, że bardzo chcę go mieć i wymusiłam na dziadku kupienie jego, a dziadek kalkulacja... 3 złote mam. Nie, bo kosztował zaledwie tyle, co jedna flaszeczka. No, a, no to będzie i dziadek stwierdził, że kupię ci go, ale na obronę. A ja się zgodziłam. No i co? No i na obronie, w zasadzie po obronie, która była jak zwykle no przejebana, no to dziadek mi po obronie wręczył takiego krokodyla, któremu bardzo ładnie pachnie i dlatego chciałam go mieć, bo w sklepie był tak, ten krokodyl był jako taki, wiecie o co chodzi, taki krokodyl do namacalny, taki na półce stał, żeby wszyscy mówili, zobaczcie jak wygląda, a inny był w workach zawinięty. A czyli on nie miał dostępu do klienta, tylko... Nie, on miał dostęp do klienta, bo on był taki jak tester, czaisz. Taki, że można pomacać, zobaczyć, jak jest, nie był w pudełku. Ale nikt go nie kupuje. Nikt go nie kupuje. Bo właśnie każdego maca. No właśnie. No. I w pudełkach były takie zapakowane, takie same krokodyle. No i ja tego krokodyla tak go chcę mieć, później patrzę, w pudełkach są inne, ale my się chuj. Zapraszam. Chciałem z krokodyla, a może z pudełka takiego krokodyla zobaczę. I ja pierwsze co, bo ten krokodyl mi się spodobał dlatego, bo on tak pięknie pachniał. Biorę krokodyla z pudełka i wącham. Nie to samo. I tak śmierdział jak jakaś mega chińska chemia, a ten pięknie pachniał i postanowiłam kupić tego krokodyla. Ale ty zostawisz tak. Nie, czekaj, tego krokodyla po prostu, który był jak tester, nie? Ale już kiedyś miałam taką sytuację, jak byłam mała, miałam może, nie wiem, Boże, nawet nie 8 lat, 6. Nie mam pojęcia ile miałam lat wtedy, ale byłam bardzo mała, ponieważ pamiętam, że chyba wtedy nie chodziłam do szkoły za bardzo. Albo chodziłam do jakiejś grubej podstawówki, taka gruba, w sensie pierwsza klasa, że święta Wielkanocy były i z rodzicami byłam i ja tu miałam takie, że jak coś bardzo chcę mieć, to się rozpłaczę w sklepie. No i naprawdę się rozpłakałam i chciałam takiego królika, o coś w deseń takiego kruka z takiego materiału i takim zamszem był obity jak ten kruk. Ale właśnie, był jak ten burasek. Był jak ten burasek, był taki bury, tylko z takiego materiału jak ten kruk, nie? Aha. No i tak już tam ryczę, ojciec mi nie chciał kupić, mama nie chciała, ale w końcu dziecko tak ryczy, pani tak namawiała, to obydwoje się skłonili do zakupu. No i ja tak ryczałam, że oni nie wiedzieli co ja sama chcę, no i baba, kurczę, zabiera tego królika, że idzie przynieść mi nowego w pudełku. Tak samo jak z tym krokodylem było. No i ja ja tak płaczę, a ja w sumie chciałam tego z pudełka, a wyszło na to, że ja nie chcę tego z pudełka, tylko chcę tego królika testowego i dostałam tego brudnego, wymacanego królika. I co innego ten krokodyl, bo jego można umyć, nie? A królik był taki zamszowy jak ten kruk, tu jakiś przetarty, już nie wiem, skóry i w ogóle. No ale chuj, miałam tego królika. Gdzieś jeszcze na strychu się walał, później miałam drugiego takiego białego z czerwonymi oczami, ale... A jaka jest historia tego ptaka? Już przepadł. A historia tego ptaka to jest taka, o właśnie, a propos kruków, że uwielbiam kruki. I tak. Kruki są modre, co? Pierwszego kruka miałam stąd, że w Rzeszowie na ulicy Przesmyk idę sobie z Iską, z Martą, i chyba tyle nas było. I nagle patrz jaki kruk na oknie, no to co, musimy go mieć, bo byliśmy troszeczkę tam zakręcone, załóżmy. No i co, Iska mnie na barana, a ja ten na okno i kruka zdobyłam. Kruk był wtedy bez, nie wiem czy to jest ten kruk. To nie ten? To nie ten. Później druga akcja, to było jakieś 1,5 roku później. Pojechałam z Martą do Kołobrzegu, pierwszy raz nad Morzem Bałtyckim, naprawdę niesamowite przeżycie, jak do tego leszcza, co nigdy nie wiem, nigdzie, nie? Później tu już się jeździło, ale tu nie. No i tak patrzę, Boże kochani, o co chodzi? Wszyscy mają takie kruki, jak ja mam, na balkonach, na oknach. No i zapytałam się cioci Tesi, o co chodzi z tymi krukami, no to ciocia Tesia to ciocia Marty, ale została też moją ciocią poprzez ten wyjazd. No to, że odstraszają złe ptaki, czyli kruki, gołębie i tak dalej, nie? Żeby tam nie srały po oknach. No to w dzień deszczowy ciocia Tesia zaprowadziła nas do ogrodniczego sklepu i dałam z tego kruka 29 zł. Co tego? Nie, który był taki jak ten, tylko nie był zamszowy, tylko taki śliski, nie? Cały plastik. A, czyli wodoodporny. Tak, a po jakimś czasie minęło jeszcze ze 2 lata i ja się patrzę, ja chodzę jak zwykle sobie do robótki i idę, patrzę, ja pierdolę, na oknach są kruki, nie? I na balkonach w szpitalu, no i myślę, o co chodzi? No i myślę, kurczę, młoda przyszła z Kołobrzegu. No i te kruki były też takie śliskie i co? No i chciałam wykraść takiego kruka. No i co? No i tyle, nie? No i co? No i udało ci się i wykradłam jednego, chociaż nie powinnam tego mówić, ale wykradłam. No i, ale moim szefem, pracodawcą jest Piotr R. No i znaczy w ogóle to jest takie nieskładne, ale może ktoś się, pozdrawiamy, domyśli, że znaczy, jak można się mieć, stop! Kontynuując z tymi krukami, to była sprawa taka, że kruk pierwszy na Przesmyku, drugi kruk w Kołobrzegu, trzeci kruk to był ukradziony ze szpitala, a czwarty kruk to był taki jak Piotrek Radion poszedł zanieść faktury, czy po coś innego poszedł, do jakiegoś tam administratora, czy do kogoś tam w szpitalu. No i ja mówię, że piękne, bo ja też mam w tym gabinecie, że piękne kruki tam stoją, że w gabinecie mieli nawet na szafce parę tych kruków, że ale ładny, gdzie to kupili, się chciałam zapytać, nie? I żeby on się zapytał tego gość miał na imię Marek, tyle wiem. No i co? I Piotrek się miał zapytać, a wyszedł z tego gabinetu z krukiem i mówi, młoda, to dla ciebie. A ten kruk jest właśnie od pana Marka ze szpitala i to jest bardzo wyjątkowy kruk, bo jest zamszowy, czyli jest inny niż tamten, dlatego jak się obiera. A sprawa taka, że inne kruki nie były zamszowe. A ten jest. Yes. Kolejne pytanie, chyba ostatnie. Jak ostatnie? No zaraz przejdziemy do następnej części, ale spokojnie. Zapytam cię o to, znam tą historię. Którą? Ale chciałbym, żebyś się podzieliła tej z widzami, bo jest bardzo ciekawa, co nie? Jak to się stało właśnie z tym medalikiem z pierwszej komunii, kiedy byliśmy na pewnym festiwalu artystycznym i po prostu nie miałeś pieniędzy, ale sprzedałeś właśnie ten wisiorek i nakupiłeś sobie dużo rzeczy takich w chińszczyźnie, takich właśnie burasków. Opowiedz nam, jak to było? To jest ciekawa historia, w ogóle warto posłuchania. Co? No tak. No to sprawa była prosta. Może tak od początku. Jak pojechałam na plener Dodusznik, plener festiwal, no, kolejny raz z rzędu, piąty czy czwarty, żeby tam się nie zapędzać. No. No to co, pierwsze dni to jest takie, że tam burżujstwo, coś tam, a że dostaliśmy swój wykwit, kurczę, umarzony, przyczepy, w której chcemy mieszkać, no to my się... A co, będę jak Magda Gessler i co, będę robić... Gotować. Dania dla całego kempingu, w sensie, że takiej, że dla Rumunii coś się zakręci, to przyjdzie i zje, nie? Ale że ja nie jestem na niskim poziomie, tylko, znaczy chuj wie na jakim jestem, ale chcę robić na najwyższym, nie? Znaczy na najwyższym, na dobrym poziomie. Staram się jak mogę, dopóki mam chęci. Zawsze tak jest. Właśnie to jest niedobre. Z jednej strony, no dobra. No to co? Się tam, kurczę, przewijało, dożyło codziennie 4 dni, czyli ileś tam było z 5. Było po prostu grubo na bogato, obiady, kurczę, takie, że ho, gotowałam, no i Iska musiała jechać do Kłodzka, żeby wybrać coś z bankomatu. No i żeby ktoś z nią pojechał, no i ten nie chciał jechać, ktoś się z nią, to ona już nie ma pieniędzy, coś tam. Mi powoli się finanse kończyły, ale jednak nie traciłam jakiegoś takiego... Hartu ducha i jakiegoś takiego... No żeby... Zacięcia. Nie chodzi o to, chodzi o to, żeby nie tracić takiego... Jak to by nazwać? Takiego czegoś, że nagle, skoro nie ma kasy, to się... Cześć załamuje? To się załamuje, że się cały plener się pierdoli, bo nie mam hajsu, już nie będę tak już nie mam na wieczór... Jak się zakręcić? Nie mam jak, obiadek też nie taki, tylko tam parówka z Biedronki, czy tam coś innego. No i było tak, no dobra. Nie wiem jak to się wydarzyło, pojechałam z tą Iską Kłodzka, ale tak, jeszcze wstecz, dzień wstecz w popołudnie, jemy ostatni syto-suty obiad i siedzi Adam Pawłowski, który się nawprost mnie w kuchni i siedzi i taki jest troszeczkę zakręcony, zajebiście się chłopak zakręcił. Siedzi i coś tam... Ja to było ja tam, że będę robić jakieś koraliki, biżuterię i wysypuję te koraliki z pudełeczek i on też będę z tą robić coś tam szybko. Po tej nocy co wiesz? Tak. Tak, to było po tej nocy. Tak, to było dokładnie po tej nocy, no i to był ostatni wieczór właśnie tej mega balangi, no dobra. No tak. No i siedzi Adaś i on kurczę coś tam i tak z dupy nudzi mu się widać i w ogóle, nie? No ja te korlichy, on ze mną będzie, ja tak kurczę wysypałam pudełeczko, patrzyłam. Boże kochany, tutaj jest łańcuszek z komunii, to niby złote, coś tam pokazuje Adasiowi i tak mi przyszła taka rozkminka, tak dosłownie z dupy, ty jakby to sprzedał. No i Adaś tak wziął, to on taki troszeczkę zakręcony znawca wziął i patrzy, że to jakieś chujowe, różowe złote, to nawet 20 zł nie warte. A im się, czy 20 zł warte? Chodziło w każdym razie o to, że to jest mało warte, a mi chodziło o to, żeby mieć hajs. A ja nie byłam jakaś bardzo przywiązana do tego łańcuszka, to był łańcuszek, który dostałam na komunię, łącznie z kolczykami chyba od chrzestnego ojca. Boże, przepraszam, ale no kurczę, łańcuszek, no wolałabym jakieś takie krokodyla albo coś. Poza tym rower, który dostałem do komunii, zepsuł mi się w pierwszy dzień. Wszystko. Dobra, no to tak. W końcu na drugi dzień z Soliską pojechałam do tego Kłodzka, mi się znalazłem, a wezmę ten łańcuszek. No i co, Iska, ty, bo coś tam do banku poszliśmy, nie może wypłacić z konta ojca na konto jej, czy w ogóle o co chodzi, czy ona ma wypłacić z konta ojca. Chcę mieć hajs tu i teraz i wszystko inne się nie liczy, nie? No i kurczę, o co chodziło? No nie wiadomo, czy w ogóle cię nie interesuje. Nie, no ja znam tą historię, co nie? Aha, no dobra, no i sprawa taka, że no i w tym banku, no i coś tam się niby udało, a później się nie udało, czy się udało, a już o tym... Ale kasy nie było. W końcu się chyba się udało, bo Iska była mniej więcej zadowolona. No to Iska, chodź, strasznie był chujowy dzień, taki deszczowy. No i Iska stwierdziła, że ty chodź ten łańcuszek zobaczymy. Poszliśmy do jubilera. Nie, najpierw zapytaliśmy się do jednej babki na rynku, gdzie taki łańcuszek mam tu sprzedać. Tak babce, kurczę, jakiś dealer. Fanty się pokazuje. Babka mówi, nie, to było później. Najpierw poszliśmy do jubilera. I ja sobie myślę, kurczę, ile babka to wyceni? 50 zł? Boże, żeby tak z 60, nie? A babka mówi, 360 zł. A ja tak. Tak mnie zamurowało. Iska to samo i tak. Już tak się morda śmieje powoli. Ale tak, no dobrze, to dziękujemy, ale jeszcze coś tam pójdziemy i jak coś to wrócimy, nie? Do której pani ma otwarte. Oczywiście, że mi się zapytała, nie? To babka mówi do tej. No i my z Iską tylko wyszły do... Boże, czaisz tyle pieniędzy, a ja myślałam, że z 50 zł. No i nie, to chyba było wcześniej jednak są bało, a mniejsza z tym, no, żeby iść do Lombardu z tym łańcuszkiem. No i baba nam powiedziała, gdzie, na mieście, gdzie ten Lombard jest, no to idziemy. Doszliśmy do Lombardu, no i ile taki łańcuszek warty? Gość mówi, że 460 zł. Po prostu nie miałam chwili zastanowienia i po prostu sprzedałam. No i kurczę, później jak zyskałem te burżuje w tym Kłodzku, to chodzi na obiad. Zjadły placki po węgiersku, pierogi, tu, to, tamto, sramto. Później żeśmy poszły na ten, na taki chiński, kurczę, sklep. I drugi. No i jak wszystko było od 1 zł do 5 zł za każdy gadżet, wyżej nie. No to w jednym wydałam ponad 100 zł, w drugim około 40. Na dwie siaty każda znoszyła kapelusze kowbojskie takie i jeszcze na rynku mieliśmy takie akcje, że jakiś tam gość się zakręcił, pani, bo tam na browarkę, skoro takie burżuje, to no co, wypijemy, nie? A jeszcze mieliśmy przypał tam z toaletą, a to już nie będę o tym opowiadać, że chciałam się wylać, baba nie chciała ten i w sumie, szkoda gadać, nie? No ale gość, który siedział pod parasolem, my tego browara piły, no to pani, skąd masz taki piękny kapelusz, tyż ty mi tak, ja tyż cowboy i tak się ten, on tu ten, ja mówię, pani, a to ten, on chce mieć takie, mówię, ja mam takie dwa, a żeście panie piękne, są zestrojone, skąd wyście są, takie macie akcenty, coś tam, no i ja tam sobie się rozmowę nawiążę, bo lubię, nie, nawiązywać z takimi różnymi ludźmi. No i było później tak, że coś tam żeśmy gadali. No i że co za ten kapelusz? No to koszulkę, no to nie koszulkę, ta fajna. On już się rozbierał koszulkę ściągnął, coś tam bluzę miał, oddaję za ten kapelusz i tak dalej. W ostateczności miałam dwa identyczne kapelusze, jakby kowbojskie. Jeden był z taką kitą, którą wcześniej sama doczepiłam, jakby z takiego buraska ucha, ale była taka kita, wiadomo. Pękata? Pękata. No i co? I tą kitę z tym, Boże, z czym? No z tym kapeluszem, nie? No to temu gościowi, nie, bez kity. Bez tej kity opnęłam gościowi w końcu za 20 ziko, kapelusz, drugi pozdrawiam dla brata Filipa. Bratowi wręczałem, jak tylko on dojechał z dziadkiem, pozdrawiam, później dojechali z dziadkiem do góry. Dojechali i kisiel kręcili. Tak, kisiel kręcili, ale jeszcze zanim wróciłyśmy do Dodusznik, to w Kłodzku jeszcze z Iską nawiedziłyśmy dosłownie 2 szmateksy, ale tyle rzeczy, że ja pierdolę chłopak. No.